Jesteśmy w Pradze. Zatrzymaliśmy się w hostelu, który mieści się w barokowym dominikańskim klasztorze i to jest widok z naszego hostelowego pokoju. To zrobiło na nas tak duże wrażenie, tak nam się to spodobało, że postanowiliśmy ten odcinek w dużej części poświęcić właśnie temu budynkowi, kościołowi świętego Idziego. Ale zanim się do niego przeniesiemy, to chcielibyśmy wam pokazać dwa budynki, które także są warte uwagi. Jeden będzie gotycki, drugi będzie późno-barokowy, no a na koniec przeniesiemy się tutaj, ponieważ ten kościół jest jednocześnie gotycki i barokowy. Chodźmy. Jeśli myślę Praga i gotyk, to pierwsze skojarzenie to jest oczywiście ten wspaniały kościół, katedra świętego Wita na praskim zamku. Ale właściwie skąd wiem, że ona jest gotycka? To proste, tak jak wszyscy przeczytałem na Wikipedii. Ale nawet jeśli nie mam dostępu do internetu, co oczywiste, ponieważ nie wykupiłem sobie pakietu danych w roamingu i nie mogę sobie sprawdzić Wikipedii, to są pewne cechy w tym budynku, które od razu wskazują na to, że on pochodzi z czasów gotyckich, z późnego średniowiecza. I pierwsza rzecz, która od razu rzuca się w oczy, to są ostre łuki, czyli nie takie łagodne, które składają się z jednego odcinka łuku, które występują wcześniej, w czasie romańskim i później w renesansie, ale takie, które składają się z dwóch osobnych łuków, które łączą się takim ostrym kątem. To jest właśnie łuk ostry. I on tu występuje wszędzie i on właściwie występuje we wszystkich gotyckich budynkach, gdziekolwiek w Europie. Ale druga rzecz, która tu jest świetnie widoczna, to jest gotycka konstrukcja szkieletowa. Chodziło o to, aby to nie ściana przenosiła ciężar budynku, ale słupy. Nie wysklepka, czyli nie powierzchnia sklepienia, ale żebra, które te wysklepki łączyły. W ten sposób cały budynek jest zbudowany, można powiedzieć, jak człowiek, ponieważ cały jego ciężar opiera się na cienkich kościach. I to jest właśnie konstrukcja szkieletowa. Elementem tej konstrukcji, który najbardziej rzuca się w oczy z zewnątrz, są przypory i ustawione na nich łuki przyporowe. Ich zadanie jest czysto konstrukcyjne – przenieść siły ze sklepienia na wyg głównej. Pomiędzy nimi pojawiają się mazwerki, czyli ażurowe, dekoracyjne zwieńczenia okien. Dzięki swojej smukłości i ogromnej wysokości to właśnie przypory i łuki przyporowe wraz z mazwerkami nadają gotyckim katedrom koronkowego uroku. Sens tej konstrukcji polega na tym, aby móc pomiędzy tymi słupami zrobić jak największe okna, ażeby zalać wnętrze kościoła wielką ilością światła. Po wizycie w katedrze świętego Wita trudno sobie wyobrażać, że mógłby istnieć budynek, który dorównywałby jej wspaniałością. Ale Praga to nie tylko najwyższej klasy gotyk, ale i najwyższej światowej klasy barok. I to jest jeden z najlepszych na świecie przykładów środkowoeuropejskiego późnego baroku, czyli stylu, który panował w pierwszej połowie XVIII wieku. To jest kościół świętego Mikołaja na Małej Stranie. Gotyk to ostre łuki, konstrukcja szkieletowa i podkreślanie pionów, to dążenie do wysokości, wertykalizmu. Nic takiego tutaj nie ma. Zamiast tego pojawiają się motywy, które istniały już w czasach najdawniejszych, w antyku greckim i rzymskim, czyli na przykład klasyczne porządki. Ale to, jak architekci barokowi je zestawiają, to jest zupełnie coś innego. I myślę, że gdyby rzymski albo grecki architekt zobaczyli ten kościół, no to albo by się zachwycili, albo dostaliby zawału serca, ponieważ barok to jest sztuka iluzji i teatru. Budynek ma przed nami tańczyć, ma się wydawać, że jest lżejszy niż jest w rzeczywistości. I o ile gotyk to sztuka logiczna i racjonalna i wszystko ma swoje uzasadnienie konstrukcyjne, o tyle barok to sztuka emocji. Na nasze emocje ma oddziaływać wszystko, co widzimy, kiedy wejdziemy do środka. Przestrzeń jest ogromna, jasna i wypełniona miękkimi, obłymi kształtami. Ściany i gzymsy falują, jakby odrysowano je od łańcucha zazębiających się elips. Elipsy pojawiają się też w bocznych kaplicach i w kształcie niektórych okien. Na to wszystko nałożona jest zapierająca dech w piersiach dekoracja malarska, która ma tworzyć iluzję, jakby sklepienie kościoła otwierało się na niebo z fantastyczną architekturą i mnóstwem nadprzyrodzonych postaci. Na ludziach z XVIII wieku musiało to robić wrażenie niczym kino 3D. No dobrze, czyli widzieliśmy gotycką katedrę świętego Wita, późno-barokowy kościół świętego Mikołaja, a teraz wróciliśmy na Stare Miasto pod kościół świętego Idziego. W jakim on jest stylu?
Kiedy spojrzymy na niego, to od razu widzimy, że ma bardzo wysoką bryłę, do której dostawione są przypory. Pomiędzy tymi przyporami są bardzo wysokie okna. Może nie zajmują całej szerokości pomiędzy przyporami, tak jak w katedrze Świętego Wita, ale zdecydowanie zamknięte są ostrymi łukami. Czyli bez wątpienia to jest bryła gotycka. Ale przyjrzyjmy się tym ostrym łukom bliżej. Nie ma w nich mazwerków, tak jak w katedrze, tylko są leżące elipsy. Gotycki architekt raczej czegoś takiego by nie zrobił. Coś więc zatem musiało się stać w historii tego kościoła pomiędzy jego zbudowaniem w średniowieczu, a dniem dzisiejszym. Zobaczmy, co też tam się stało w środku. No trudno sobie wyobrazić większe zaskoczenie. Wchodzimy do gotyckiej bryły, a w środku czeka na nas kościół w 100% barokowy. Proces zmiany wystroju kościoła na barokowy nazywa się barokizacją. I właśnie to spotkało w XVIII wieku kościół świętego Idziego w Pradze i niezliczone inne średniowieczne kościoły w całej Europie. Ich wygląd dostosowano do panującej w XVII i XVIII wieku barokowej estetyki, a także teologii. Gotyckie proporcje wnętrza utonęły w morzu spiralnych kolumn, falujących gzymsów i złoceń. Figury zastygły w dynamicznych, teatralnych pozach. Na sklepieniach kłębią się namalowane postacie. Może zastanawiają się, czy i ich nie zastąpi w przyszłości jakiś inny, modniejszy styl. I właśnie tak, w jednym wspaniałym budynku mamy i gotycką bryłę, która pamięta czasy średniowiecza, i barokowe wnętrze z XVIII wieku. A który z tych stylów ty wolisz? Gotyk czy barok? Napisz w komentarzu, kliknij tutaj, aby subskrybować ten kanał i kliknij poniżej, aby zobaczyć film o jednym z najsłynniejszych praskich zabytków, czyli o moście Karola. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Do zobaczenia.